Jedną z podstawowych pytań naszych klientów jest między innymi to, czy podjeżdżając samochodem pod swoją łódź i posiadając hak, mogę podpiąć jej przyczepę z pozycji oczywiście kierowcy. Więc tak, jest to wykonalne jak najbardziej. Na menu mamy tutaj kontrolkę od dodatkowych funkcji. Rozwijamy dalej menu. Na menu jest jasno opisany hak holowniczy. Wchodzimy w funkcję haka holowniczego. Pojawia nam się menu od haka. I teraz, aby wysunąć hak, naciskamy na kontrolkę. Hak jest w trakcie aktywacji. Wysuwa się, jeżeli zakończy, to zapali nam się komunikat o tym, że została operacja zakończona. Teraz, jak hak już jest gotowy do użycia, zapaliło nam się schowaj, czyli operacja została zakończona. Możemy podjechać oczywiście pod przyczepę. Kamera naprowadzi nas na dyszel haka. Jak już zapniemy przyczepę, wejdziemy sobie z powrotem w menu haka. Możemy skontrolować żarówki, czyli jest tutaj opcja kontrola żarówek przyczepy. Akurat w tym momencie test oświetlenia przyczepy jest niedostępny, dlatego że nie mamy podpiętej żadnej przyczepy pod gniazdo haka, ale w momencie, kiedy będziemy, to tutaj pojawi nam się komunikat, że kontrola żarówek przyczepy jest w trakcie operacji i możemy przejść dookoła przyczepy, samochodu i po kolei każda z żarówek zostanie zapalana. Kolejną z rzeczy, którą możemy tu wykonać, jest pomiar obciążenia główki haka. W Europie jest dopuszczalny między 60 a 90 kg, czyli klikamy pomiar obciążenia, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy przyczepa jest idealnie załadowana. Klikamy start, wtedy dokonuje się pomiar, akurat tutaj nie mamy nic przypiętego, jedynie był bagażnik, więc obciążenie haka pokazało nam, że jest poniżej 25 kg. W momencie, kiedy będzie zapięta przyczepa, te wartości oczywiście będą większe. Jeżeli będą wyższe niż 90 kg, powinniśmy ładunek przeładować, tak by mieścił się w granicach najlepiej około 70 kg. 65-75 to nie będzie stwarzało żadnego problemu.